Jakby jak śpiewam od 20 lat, jak nie lepiej. Jakby z kwiaciarni były, to bardziej znane. Znało. Teraz chciałbym wykonać utwór otwierający pierwszą płytę Romka, Przypowieść Błękitna. Proszę tutaj już kolegów o rozgrzewanie gardeł, bo zaraz razem pośpiewamy, ale ten utwór też znacie, to już możecie sobie tam podśpiewywać. A zaraz was wywołam na scenę oczywiście. W bezbarwnym, bezwonnym czasie, w miejscach znaczonych pustką, w niebieski tramwaj wsiadają, ruszają w drogę najdłuższą. Zawiódł czerwony autobus, megafon schrypł i zardzewiał. Z czterech najdalszych przystanków ruszają w drogę do nieba. Z czterech najdalszych przystanków ruszają w drogę do nieba. Za swe niedrogie marzenia płacą walutą zbyt twardą Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. W niebieskiej knajpie przy drodze o życie w kości zagrają Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju? Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju? I piją piwo wpatrzeni w dekolt niebieskiej kelnerki. Tadeusz, Marek, Edward i Rafał, hej, czemu nie ma tancerki? Tadeusz, Marek, Edward i Rafał, hej, czemu nie ma tancerki? Tadeusz, Marek, Rafał i Edward, hej, godni tanc Buda niebieska. A kiedy sił im brakuje, by ból zmęczenia złagodzić, pan szafirowy skraca ich podróż, sam im naprzeciw wychodzi i błogosławi swym synom strudzonym drogą śmiertelnie, więc niebieskiemu wydawcy składają bezbożną swą Ewangelię. Łzy popłynęły aniołom i cisza trwa w całym niebie, bo Pan na nowo wierzy w człowieka, choć przestał wierzyć już w siebie, bo Pan na nowo wierzy w człowieka, choć przestał wierzyć już.